stowarzyszeniami, które dzisiaj są reprezentowane przez swoje szefostwa tutaj wspólnie ze mną, podpiszemy umowy. Umowy, które są finansowane z budżetu powiatu pińskiego, środki, które pozyskaliśmy na ten cel, pochodzą oczywiście z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ta rehabilitacja, ten fundusz kojarzy nam się głównie ze środkami, które przeznaczamy czy to na rehabilitację zawodową, na przykład finansując miejsca pracy, które osoby z niepełnosprawnościami na przykład czy to tworzą dla siebie, czy pracodawcy dla takich osób, czy też na przykład z rehabilitacją społeczną, gdzie przeznaczamy określone środki finansowe, przeznaczamy właśnie na rehabilitację społeczną, turnusy, zakup różnych protez, zakup różnych elementów związanych właśnie z taką rehabilitacją, tą codzienną, życiową, nazywaną formalnie społeczną. Pojedyncze stowarzyszenia z niej korzystały. Dzisiaj to już mamy tych stowarzyszeń prawie 10-15 zadań. Wymienię może po kolei nasze uniwersytety trzeciego wieku, czyli Narnotrawski Uniwersytet, Uniwersytet Trzeciego Wieku, otrzymają to dofinansowanie. Myślę, że przeznaczą je na szereg działań, które pomogą nie tylko być zdrowszymi, ale przede wszystkim tą rehabilitację taką no, międzyludzką będą na pewno wzmacniać. Wszystko tak? Później będziemy. Bardzo dziękuję. Przed chwilą zostały podpisane dwie umowy, na które złożyliśmy wnioski w starostwie powiatowym. Te wnioski na dofinansowanie zostały przyznane przez powiat pilski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. A projekty dwa, na które złożyliśmy wnioski, jeden z nich to zdrowy senior to sprawny senior oraz drugi projekt jest to projekt wyprawy do Trójmiasta. W ramach pierwszego projektu, to znaczy zdrowy senior, sprawny senior, będziemy organizować w dwóch turach 5 grup rehabilitacyjnych. Będzie to tura wiosenno-letnia oraz jesienno-zimowa. Nasi słuchacze będą mogli skorzystać z rehabilitacji, która poprawi ich sprawność ruchową. Będzie to pilates, będzie to joga w ćwiczeniach, będzie to rytmika tańcem oraz wiele jakby innych możliwości, które na pewno pomogą naszym słuchaczom. Natomiast nasza wyprawa do Trójmiasta jest to podsumowanie wielu naszych wykładów oraz spotkań w ramach grup zainteresowań i myślę, że zobaczenie tych miejscowości jakby pozwoli nam podsumować naszą wiedzę.